polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Nagrywam z najlepszymi, takimi jak Kamil Torczewski, współwłaściciel Akademii Białego Kruka. Przedstawisz się? Dzień dobry, witam wszystkich. Kamil Torczewski. Dziękuję za zaproszenie, Sławku. Przedstawić się spróbuję krótko. Obecnie jestem współwłaścicielem, członkiem zarządu Akademii Białego Kruka. Całą swoją karierę zawodową w taki czy inny sposób poświęciłem programowi Six Sigma. Ta cała kariera, to znaczy od roku 2001, kiedy ówczesny mój szef położył przede mną, pamiętam, taki segregator z napisem Six Sigma. On był pełen jakichś wydruków, przedruków z amerykańskiego internetu. W Polsce wtedy na ten temat w zasadzie się nie rozmawiało. No i tak od tego się zaczęło ta moja droga. No właśnie, temat Six Sigma będzie nam dzisiaj towarzyszył. Generalnie będziemy rozmawiać o dobrej zmianie. To dobry temat. Bardzo dobry. Cykl Lin po polsku omawia różne problemy związane właśnie z metodami optymalizacji procesów produkcji. Natomiast Lin Six Sigma jest spostrzegany jako taki dziwny zestaw narzędzi, nierzadko trudny. Natomiast słuchacz entuzjasta mówi tak, ja pragnę stworzyć kulturę Lean Six Sigma w mojej fabryce. Sławek, znajdź kogoś, kto będzie kompetentny, żeby o tym mówić. Ja myślę, że ty będziesz kompetentny. No, to mam taką nadzieję. Myślę, że przez te kilkanaście lat mojej pracy w tym obszarze sporo różnych rzeczy się naoglądałem. Wielu uczestniczyłem, w tych dobrych, w tych złych również. Także bardzo chętnie się tymi doświadczeniami podzielę. No, są takie rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom, to pisał Szekspir, i to można powiedzieć o linie Six Sigma, wiele osób tak mówi, że to jest rzecz dziwna, natomiast niektórzy mówią, że potem trzeba się na terapię zapisywać, taki gestalt czy coś, ale to też później omówimy. Dobrze, jak wiele czasu potrzeba na to i jak wiele pieniędzy to kosztuje i kiedy mam zaczynać? Takie pytania zazwyczaj stawiają osoby, które chcą próbować wdrażać narzędzia Lean Six Sigma. Okej, no więc zaczynając od czasu, to pierwsza rzecz, której... To jest w ogóle bardzo dobre pytanie. I pierwsza rzecz, której należy być świadomym, to jest to, że to jest program, to jest koncepcja, która jest długoterminowa. I teraz co to znaczy długoterminowa? No, były kiedyś takie badania prowadzone przez firmę Insantis amerykańską, obecnie posiadane chyba przez Oracle. Badanie nad modelem dojrzałości programu Six Sigma. Oni stworzyli taki model dojrzałości pięciopoziomowy, gdzie piątym poziomem dojrzałości była zmiana kulturowa. I badano również, jak rozwija się ten program Six Sigma, jak firmy dojrzewają w tym programie, w jakim horyzoncie czasowym, z jakimi efektami, etc. I te badania na dosyć dużej próbie, one pokazały, że dojście do poziomu czwartego, czyli do poziomu instytucjonalizacji tego programu, czyli że on zaczyna funkcjonować jako pewien system, a przestaje być jakimś tam cyklem akcyjnych różnych inicjatyw, to jest minimum 4 lata, minimum. Natomiast dojście od poziomu czwartego do zmiany kulturowej, gdzie możemy powiedzieć rzeczywiście tak, no mamy kulturę Six Sigma, no to mogą być kolejne 4 lub też więcej. Ja kiedyś doczytałem się takiego fragmentu rozmowy rzekomej między Jackiem Welshem z General Electric, który zapytał Boba Galvina, słynnego też prezesa Motorola i pierwszego jakby pioniera Six Sigma, zapytał, ile czasu, Bob, zajęło ci wdrożenie w Motorola kultury Six Sigma. I Galvin podobno po chwili zastanowienia odpowiedział, no, że było to 10 lat. Na co Welsh odpowiedział ambitnie, że no to zobaczysz, my to zrobimy w 5. I wielu ludzi twierdzi, że w General Electric udało się zbudować kulturę Six Sigma w 5 lat, ale to jest dalej 5 lat i można powiedzieć, że to jest w ogóle rekord świata. Także trzeba to mieć na uwadze, że to jest koncepcja długoterminowa. Pieniądze. No wszyscy właśnie mówią o pieniądzach, a ty mi powiesz o tym, że to nie one są głównym kosztem. Co będzie głównym kosztem? Zasoby, które alokujemy, czas, który alokujemy i przede wszystkim ludzie, których potrzebujemy przeznaczyć do realizacji tego programu. Pieniądze są naprawdę marginalnym kosztem. Prawdziwy koszt to jest, to ja przynajmniej tak na to patrzę, że prawdziwy koszt, największy, najtrudniejszy do uniesienia koszt przy wdrażaniu programu Six Sigma to jest jakby zrealizowanie w pełnej skali logiki Six Sigma, a logika jest bardzo prosta. Logika mówi, weź swoich najlepszych ludzi, jakich masz,
Wyciągnij ich z ich bieżącej operacyjnej działalności, daj im najlepsze możliwe kompetencje, jakie tylko potrafisz im przekazać, i skieruj ich do rozwiązywania najtrudniejszych problemów biznesowych twojej organizacji. I tu się zaczynają kłopoty, bo ci najlepsi ludzie, oni są niezastąpieni, ich się nie da wyciągnąć, zaczyna się szukanie, zaczynamy kombinować lewą ręką do prawego ucha i tu się zaczyna, są dwie opcje, no albo tworzymy jakąś patologię, albo rzeczywiście godzimy się na poniesienie bardzo dużego kosztu, którym jest wybranie najlepszych ludzi, jakich mamy w biznesie, wyciągnięcie ich z tego, co oni teraz robią, skierowanie ich na co najmniej rok na intensywną naukę po to, żeby oni po tym roku mogli tak naprawdę zacząć przynosić bardzo istotne benefity finansowe. I to jest prawdziwy koszt i to jest coś, co wymaga bardzo dużej odwagi, decyzji, bardzo takich śmiałych decyzji menedżerskich. I moje doświadczenie jest takie, że bardzo niewielu menedżerów ma tą odwagę, żeby takie decyzje podejmować. Te 5 sekund ciszy, które teraz zapadło, było celowe, ponieważ waga Twoich słów jest ogromna. Zastanawiam się, kogo będzie stać na takie poświęcenie, którą firmę stać na to, żeby delegować pracowników oraz zasoby. Moim zdaniem będzie to ogromna firma, nie wiem, 3-tysięczna, 5-tysięczna, 10-tysięczna, ale mniejsze firmy, 500-osobowe, czy one wdrażają Six Sigma? Próbują się za to brać? Ja myślę sobie, że 500 osób to jest naprawdę spory kawałek biznesu. I tutaj takich przykładów jest wiele. Natomiast rzeczywiście Six Sigma ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o firmy całkiem małe, firmy małe, średnie. Tutaj delegowanie na przykład w pełnym zakresie ludzi takich jak Six Sigma Black Belt, Master Black Belt, budowanie takiej infrastruktury w firmie zatrudniającej na przykład 20, 30, 50, 100 osób, a nasza gospodarka jest oparta o takie firmy, no mija się z celem. Natomiast nie oznacza to zupełnie, że w tych firmach Six Sigma nie może mieć zastosowania. Może mieć, ponieważ Six Sigma to nie są Black Belci, to nie są Green Belci. Six Sigma to jest pewien sposób myślenia, sposób działania w organizacji, gdzie decyzje biznesowe podejmujemy w oparciu o liczby, dane, fakty. I nawet jeśli nie będę realizował go w pełnej takiej skali, gdzie będę budował całą infrastrukturę, dedykował te wszystkie najlepsze zasoby, to to, co stanowi rdzeń tej filozofii zarządzania, którą jest Six Sigma, mogę to aplikować niezależnie od rozmiaru mojego biznesu. Nawet w firmie jednoosobowej. Jeżeli firma jednoosobowa, 20-osobowa, 50 czy 100-osobowa chce wprowadzać Lean Six Sigma, może przecież zaprosić konsultantów, na przykład APK, prawda? Zapraszam, oczywiście, że tak. Dobrze, ja się chciałem teraz zastanowić nad polską mentalnością, bo polską kieszeń czuję, że trudno przekonać będzie do wdrażania takiego dużego programu. Polska mentalność, czy my jesteśmy gorsi niż inni, czy Polak nie potrafi? Takie hasło jest słuszne, jesteśmy leniami? Ja w ogóle, Sławku, jestem przeciwnikiem wszelkich uogólnień. Jedno z moich ulubionych powiedzeń jest takie, że każde uogólnienie jest fałszywe, łącznie z tym, które niniejszym poczyniłem. Natomiast uważam, że te uogólnienia właśnie, że Polak nie potrafi, albo my mamy takich pracowników, albo tu jest Wałbrzych i to jest, wie pan, panie Kamilu, tu jest tak trudno, to w zdecydowanej większości są to po prostu wymówki, które mają uzasadnić niepodejmowanie pewnych odważnych działań czy odważnych decyzji. Nie chcę powiedzieć przez to, że coś takiego jak różnice kulturowe nie istnieją, bo one oczywiście istnieją. Ja sam tego doświadczyłem wielokrotnie i inaczej się pracuje z Polakami, inaczej z Francuzami, inaczej z Niemcami, a jeszcze inaczej z Hindusami. Natomiast tłumaczenie sobie, że coś się nie da, albo coś jest trudno, albo coś nie ma sensu, bo i tutaj można by wymieniać, moim zdaniem jest to po prostu, najczęściej jest to wymówka. Są to różne specyfiki, ale ja uważam też tak, że jeżeli ktoś chce, to szuka sposobu, jeżeli ktoś nie chce, to szuka po prostu tej wymówki. I często ta polska mentalność jest właśnie taką świetną wymówką. Moje doświadczenia na marginesie ze pracy z tą polską mentalnością są bardzo optymistyczne i w zestawieniu na przykład często z zachodnimi menedżerami, którzy potrafią bardzo długo rozmawiać, bardzo długo dyskutować, bardzo długo się spotykać po to, żeby podjąć w końcu gdzieś finalnie jakąś bardzo ostrożną decyzję,
W Polsce, kiedy ta decyzja już zapadnie, to te działania często w polskich firmach dzieją się naprawdę bardzo szybko, z wielką dynamiką. I może rzeczywiście czasem jest tak, że trudniej jest na początku przekonać, trudniej na początku jest uruchomić ten mechanizm, natomiast kiedy on zostanie uruchomiony, to on bardzo szybko nabiera tempa i często jest trudny do zatrzymania. Ale znowu, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej, jest po prostu inaczej. No cóż, miło mi słyszeć, że Polak ma jaja, natomiast skoro ludzie są z natury dobrzy, dlaczego pojawia się tak dużo błędów podczas procesu wytwarzania? To jest pytanie słuchacza. Ty na swoim profilu LinkedIn przekonujesz, że ludzie są dobrzy, że wierzysz w to. Masz bardzo ciekawy zbiór zasad na swoim profilu. No dziękuję. Tak, uważam, że ludzie są z natury dobrzy. Uważam, że jak powiedział profesor Kołakowski, presumpcja dodatnia zazwyczaj się opłaca. A że są błędy w naszych procesach, że są niedoskonałości przeróżne, to za każdym razem, to jest może dość kontrowersyjna teza, ale ja uważam, że za każdym razem, w 100% przypadków, za każdym jednym błędem zawsze tkwi przyczyna systemowa. I nawet jeżeli mamy do czynienia z pewnymi karygodnymi zaniedbaniami, to możemy oczywiście się zatrzymać i powiedzieć, tak, to jest błąd operatora, to jest błąd pani Ani, błąd pana Marka. Natomiast jeżeli ja się zatrzymuję na czymś takim, to znaczy, że naprawdę nie zadałem sobie najmniejszego trudu, żeby zrozumieć, co się w mojej firmie dzieje tak naprawdę. Nie dotyczy tylko firmy, ale tak naprawdę każdego jednego systemu. Ja często zdarzam się dyskutować na ten temat z menedżerami, którzy nieraz używają argumentów w stylu, no ale panie Kamilu, pan nie wie, jakby pan zobaczył naszego, nie wiem, Staszka i Zbyszka, naszych dwóch najgorszych operatorów, to pan może im tłumaczyć 5, 10, 20, 50 razy, ale oni nie rozumieją, oni to mają w nosie, oni nie czytają tego, o co się ich prosi, oni to tak naprawdę, oni mają gdzieś całą tą pracę, ich motywacja jest równa zero i jak to nie powiedzieć, że to jest błąd operatora? Oni zrobią wręcz z premedytacją. Ja wtedy zazwyczaj przypominam, że takie abecadło zarządzania to jest tam 5 funkcji zarządzania. Jedna z tych funkcji zarządzania to jest motywowanie. I teraz jeżeli ktoś, pracownik, pan ten właśnie Staszek czy Marek czy inny, ma zerową albo nawet ujemną motywację do pracy, no to pytanie, czy to jest jego błąd, czy też może jest to zaniedbanie prawidłowej realizacji jednej z podstawowych funkcji zarządzania, którą jest motywowanie. Mógłbym zadać pytanie, czy motywowanie bez odpowiedniej liczby pieniędzy zadziała, ale na ten temat już nagrywałem, na przykład z Krzysztofem Dobrowolskim. Niekoniecznie działa. Dobrze, przejdźmy może dalej. Ja chciałbym jednak wdrażać ten lin. Mimo tych wszystkich przeszkód, które się pojawiają w święcie, wierzę, że to się uda. Od jakich prostych narzędzi mam zaczynać tak, żeby zintegrować ten zespół pana Jacka, pana Wacka, tych operatorów i przygotować background na wdrożenie Six Sigmy w całej firmie? No właśnie, świetne pytanie. Bo ono pokazuje pewne takie typowe postrzeganie, czyli od jakich narzędzi trzeba zacząć. Ja odpowiem Ci w ten sposób, no przede wszystkim nie zaczynać od żadnych narzędzi, tylko zacząć od ustalenia, czy jest determinacja, wola i chęć działania po stronie kadry menedżerskiej, czyli właściciela tego programu. I od tego trzeba zacząć. A narzędzia takie, siakie, owakie, to no proszę mi wierzyć, to jest później gdzieś naprawdę najprostsza rzecz do zrobienia. Natomiast niestety... No ale jednak, no właśnie, największy opór, który pojawia się, ludzie mówią, pojawi się jednak na dole, ci mało zmotywowani finansowo również pracownicy. Czy to jest prawda, że największy opór będzie na dole? No tak się zazwyczaj uważa. Ja uważam z perspektywy swoich doświadczeń, że to jest taka pozorna prawda. To znaczy to jest to, co często widać, my się spodziewamy. Menedżerowie bardzo często mówią tak, że no tutaj musimy sobie radzić z tym oporem, a już najczęściej używając słów właśnie, że trzeba przełamać ten opór. Nie ukrywam, że to ja mam dreszcze wtedy, jak słyszę o przełamywaniu oporu. Ale z moich doświadczeń prawdziwy opór i ten najgorszy opór to w ogóle nie jest na poziomie operacyjnym, tylko jest na poziomie menedżerskim i często na poziomie zarządu. I to jest o tyle gorszy opór, że on bardzo często jest niewypowiedziany. Czyli zapada jakaś decyzja i na poziomie deklaratywnym wszyscy panowie i panie często mówią tak, to jest świetne, super, robimy, nam się to bardzo podoba. Ten lean jest naprawdę fajny, to Six Sigma jest naprawdę fajny, my jesteśmy tego przekonani, także super, super, bierzmy się do roboty. Natomiast w istocie rzeczy, kiedy
pojawiają się sytuacje, gdzie potrzebna jest rzeczywista akcja, rzeczywiste działanie, no to niestety ujawnia się, że to, co widzimy na poziomie deklaratywnym, a to, co rzeczywiście ci ludzie mają w głowach, to są dwie kompletnie różne historie. Ale o tym rzadko się mówi. Najczęściej przełamujemy w cudzysłowie ten opór właśnie na poziomie operacyjnym i myślimy to, jak tutaj przymusić tych naszych pracowników do tego, żeby robili to, co chcemy, pomimo że sami w to do końca nie wierzymy. Uczono mnie, że mam tych ludzi przerabiać, przełamywać, użyję twojego słowa, tak, żeby stali się ambasadorami zmian. No, jakaś recepta, no. Ja jak słyszę, że trzeba kogoś przełamać, żeby został ambasadorem, to, siłą, to się moja etyka trochę tutaj buntuje przeciwko temu i pewnie to jest jakoś do zrobienia, ale to dość patologiczne, myślę, by było. A jak ludzi przekonywać do tego, żeby zostali ambasadorami? Ja myślę, że po pierwsze trzeba przekonać siebie. I z tym jest kłopot często. No to jak klasyk Gandhi bodajże powiedział, że to stań się zmianą, której oczekujesz w świecie. I często to jest coś, co jest bardzo trudne do zaobserwowania, czyli my oczekujemy od innych, że będą robić coś, czego sami nie potrafimy zrobić, albo do czego sami nie jesteśmy przekonani. Ja wierzę w to, że jeżeli zaczynając od samej góry, czyli od poziomu zarządu, później kluczowych menadżerów, dyrektorów i tak dalej, jeżeli ci ludzie będą naprawdę przekonani, jeżeli oni będą wiarygodni, jeżeli oni będą autentyczni, jeżeli pokażą to nie tylko na poziomie słów, ale również na poziomie czynów, to reszta jest już tylko i wyłącznie konsekwencją. Ja chciałbym zapytać o liderów, czy ja mam patrzeć na nich, sami się wyłonią z tłumu pracowników, czy też należy wyznaczać ich? Powiedz mi, gdzie popełniamy błędy? W przypadku programu Six Sigma przynajmniej, no to takie liczenie na to, że ci liderzy się sami wyłonią, kiedy my ruszymy do akcji, to jest trochę takie podejście, jakby wysłać oddział na front, zrzucić ich na spadochronach za linią wroga czy na linię frontu i liczyć na to, że jakiś lider się wyłoni. To mniej więcej jest bardzo podobna logika. Liderów w przypadku programu Six Sigma trzeba bardzo uważnie wybierać. To musi być bardzo przemyślany proces, to musi być świadomy proces. To jest proces, przy którym nie można się absolutnie spieszyć, dlatego że odpowiedzialność, która na tych ludziach spoczywa, jest po prostu ogromna. Oni mają dostać do rozwiązania, do poprowadzenia tak naprawdę najtrudniejsze tematy naszego biznesu. Oni z całą pewnością będą napotykali opór, oni będą napotykali na różne trudne sytuacje, będą mieli swoje wzloty, upadki, to nie mogą być przypadkowo wybrani ludzie, a też nie wierzę w to, że po prostu tacy ludzie nagle wspaniale się wyłonią. To nie są te okoliczności. Jeszcze raz powiem, to jest tak, jakby zrzucić naszych żołnierzy na linię frontu i oczekiwać, że jakiś dowódca się tam wśród nich znajdzie. Six Sigma jest bardzo prosta, starasz się mnie przekonać. Wyjaśnij dlaczego. Choć nie jest łatwa, ale jest bardzo prosta. Tak to opisałeś w naszej korespondencji. No tak, no bo to jest taki mit, który gdzieś krąży, który się w twoim zapytaniu też pojawił, że Six Sigma jest takim czymś bardzo skomplikowanym, złożonym, gdzieś tam mającym sobie mnóstwo jeszcze narzędzi statystycznych, takie przekonanie też panuje. Superkomputer. Ja zbieram pieniądze i mini taba na licencję ciągle zbieram. Mam słoik duży, 5-litrowy do kiszenia ogórków, tam rzucam złotówki. Jakoś może się dorzucę po programie. Sławku, Six Sigma tak naprawdę, ja to mogę powiedzieć, nie wiem, z mojej perspektywy, tych kilkunastu lat doświadczeń, to trochę mi zajęło, żeby zrozumieć, jak bardzo to jest proste. Logika programu Six Sigma jest naprawdę bardzo prosta. Ja dzisiaj już nawet o niej powiedziałem. No, logika jest taka, weź swoich najlepszych ludzi, wyciągnij ich z bieżącej operacyjnej działalności, daj im bardzo solidne kompetencje i skieruj ich w pełnym zakresie ich czasu pracy do rozwiązania twoich najtrudniejszych problemów biznesowych. Six Sigma mówi też, jak te problemy biznesowe rozwiązywać i znowu, to nie jest żadna nauka kosmiczna. To jest naprawdę zdroworozsądkowe podejście do rozwiązywania problemów. Natomiast jak napisałem tobie też, Six Sigma jest prosta, natomiast na pewno nie jest łatwa. Wymaga mnóstwa konsekwencji, zaangażowania, trzeba zainwestować w to sporo czasu, trzeba zainwestować sporo energii, ale ja zwykłem powtarzać, że łatwe do wprowadzenia to są tylko te zmiany na gorsze. A Six Sigma jest potencjalnie dobrze poprowadzone, Six Sigma jest kolosalną zmianą na lepsze. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje, że to jest coś, co przyjdzie łatwo,
no to lepiej w ogóle nie zaczynać. No ja zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób poprowadzę tą rozmowę. Jeszcze wczoraj myślałem, gdzie ja mogę nauczyć się tych wszystkich rzeczy. Starałem się poszukać szkolenia. Dzisiaj rano otwieram laptopa ABK, wysłało do mnie maila. Prowadzicie szkolenia, więc można przyjść do Was, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Zapraszam serdecznie. Natomiast też od razu lojalnie wszystkich uprzedzam, że decydując się na współpracę z nami, decydując się na rozwój w programach, czy to Black Belt, czy Green Belt, to jest to inwestycja znowu nie pieniędzy, ale inwestycja przede wszystkim czasu, który będzie potrzebny na bardzo intensywną pracę, która będzie czekała tych, którzy zdecydują się na takie przedsięwzięcie. Moje nagrania sporządzam dla ambitnych i widzę, bardzo wiele osób interesuje się nimi. Na LinkedIn dostaję często różne pytania, są komentarze, są lajki. Ludzie chcą dowiadywać się o takich rzeczach jak Lean Six Sigma, to ich interesuje. Natomiast ja chciałbym kończyć tę rozmowę i przenieść się troszeczkę w inne klimaty, ze świata cyfry, z którymi kojarzy mi się Six Sigma, z tym minitabem, z tym superkomputerem, grawitujesz ku zrozumieniu emocji i psychologii. Ja tak troszeczkę złośliwie wspomniałem o terapii Gestalt. Mm-hmm. Opowiedz coś o tym. No moja się... Dlaczego ty idziesz w HR-y? Dlaczego ty idziesz w HR-y? Bo tak na jednej rozmowie kwalifikacyjnej niedawno ktoś mi powiedział, że pan zamiast konkretów VSM-ów mi tu robić, pan idzie w HR-y. No to jest w ogóle ciekawy zwrot HR-y. Zastanawiam się, co to te HR-y są, co ktoś może mieć w głowie, tak mówiąc. Ale no i rzeczywiście moja ścieżka zawodowa tak przebiegała, że od tego bardzo mocnego skupienia na liczbach, danych, faktach gdzieś to przesunęło się później zdecydowanie mocniej w kierunku i podejścia takiego coachingowego i terapii gestalt i obecnie jestem w procesie certyfikacji GPO, czyli Gestalt Practitioner in Organization, czyli zastosowanie podejścia terapeutycznego gestalt do pracy z organizacjami i uważam, że no, przejście, że powiem tak, uważam, że jest to przejaw pewnej dojrzałości, bo nie da się życia sprowadzić do po prostu kilku KPI-ów i nie da się patrzeć na to nasze życie i prywatne, i to biznesowe jako po prostu tylko i wyłącznie jakieś procesy, jakieś CP, CPK, wskaźniki, dane, liczby, dane, fakty, bo koniec końców zawsze trzeba pamiętać, że na końcu tego wszystkiego jest człowiek. Człowiek z jego emocjami, z jego potrzebami, frustracjami. No i jeżeli to jest element, który my zaniedbujemy, a tak się bardzo często dzieje, no to jakbyśmy nie byli dobrzy w temacie liczby, dane, fakty, to nie uzyskamy optymalnego, efektywnego, skutecznie działającego systemu. I przykładów tutaj można naprawdę podawać tysiące. Nawet wracając do kwestii oporu przed zmianą, no to jak tutaj nie uciec od tych tematów miękkich, psychologicznych? Choćby od poczucia własnej wartości, które pytanie, czy ono ma związek na przykład z oporem przed zmianą, czy nie. Czyli kiedy ludzie mają wyższe poczucie własnej wartości, większą pewność siebie, to czy oni będą bardziej przychylni zmianą, czy mniej. I teraz pytanie, czy oddziaływać na opór wobec zmian właśnie na poziomie takim procesowym, liczby, dane, fakty, prezentacje, informacje i tak dalej, czy też może spróbować popracować z tym na tym poziomie takim dużo bardziej miękkim. Ale Sławku, no to jak sobie zdajesz sprawę, pewnie jest temat rzeka i potrzebowalibyśmy kilka razy po 15 minut pewnie w kolejnych kilku podcastach. Tak, nasze 15 minut niedługo się kończy, dlatego ja chciałem tylko wspomnieć o zarządzaniu zmianą. W ogóle taki temat zarządzania zmianą to jest coś, o czym możemy porozmawiać. Natomiast mnie zaciekawił ten Viktor Frankl. Wiesz, ja mam ogromną bibliotekę, ona troszeczkę, te półki się już uginają. Czytałem niedawno właśnie jego książkę o logoterapii. Dlaczego cytujesz Viktora Frankla? Uważam, że powiedział jedną bardzo mądrą rzecz. Nie jedną, jedyną, ale akurat ta, która mnie utkwiła, która mówi o tym, że jeżeli będziemy traktować ludzi takich, jakimi oni rzeczywiście są, ze wszystkimi ich, nie wiem, wadami, jakimiś niedoskonałościami, problemami, to będziemy czynić ich gorszych. Natomiast jeżeli będziemy traktowali ludzi lepiej niż oni rzeczywiście, jako lepszymi niż oni rzeczywiście są, aż trudno mi się wysłowić, lepszymi niż oni rzeczywiście są, to wtedy dajemy im szansę, że oni zrealizują w pełni swój potencjał bycia tym, kim oni mogą tak naprawdę być.
I dla mnie jest to jedna z takich, no, powiedziałbym, życiowych prawd, która ma zastosowanie tak samo w biznesie, jak też i w życiu naszym prywatnym, codziennym. Ja spotykam się często niestety z tym, że ludzi nawet nie traktuje się takimi, jakimi oni rzeczywiście są, tylko nawet na dzień dobry jeszcze gorzej. No a później mówimy, że nie mamy motywacji, że mamy opór, etc. Stąd ten Viktor Frankl. Kiedy ja Cię słucham, to takie bardzo pozytywny wydźwięk z Twojej wypowiedzi wyziera. Bardzo kowejowski. Lubisz Koweja? Znam, czy lubię, trudno mi powiedzieć. Szanuję, tak powiedzmy. Ja chciałbym bardzo Tobie podziękować za to, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Było to na tyle interesujące, że większość słuchaczy, myślę, dotrwała do tego momentu i z pewnością otrzymamy zasłużone lajki. Natomiast ja chciałbym poprosić Ciebie, jeśli to jest możliwe, żebyśmy w przyszłości umówili się jeszcze kilka tematów opracowali. Bardzo chętnie. Ja dziękuję, Sławku, za zaproszenie. To są wszystko tematy mi bliskie, bliskie mojemu sercu. Także ja bardzo chętnie zawsze z tego rodzaju zaproszeń korzystam. Jeżeli będziesz tylko chciał, to zachęcam do kontaktu. Ja również zachęcam do tego, żeby nasi słuchacze wysyłali poprzez LinkedIn propozycje tematów, które ich nurtują. Opracujemy je, nagramy i wszyscy będziemy zadowoleni, bo chodzi o rozwój. Cykl nagrań LIN po polsku. Bardzo dziękuję. Sławomir Szczepaniec i Kamil Torczewski. Bardzo dziękuję. LIN po polsku. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec, jestem dziennikarzem i promotorem marki. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zapraszam do odwiedzin mojego profilu na portalu LinkedIn oraz na portalu Facebook. Jeśli chciałbyś wypromować swoje przedsięwzięcie lub masz jakiś pomysł, zapraszam do współpracy.